Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elzebra Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Dismantle. Kurczę, ulepszyłam sobie, wiecie, ten, bejsbola, no i już mogę rozwalać, no wiadomo, więcej, znaczy maksymalnie, już więcej nie będę mogła tego bejsbola ulepszyć. No ale póki co daję radę. Wiem skąd dropi stal, dla ciekawskich. Stal dropi... Musiałabym się cofnąć i pokazać wam z czego jest stal. Stal jest z takich czerwonych rur plus przystanków. Znaczy tu nie ma nigdzie przystanków. Musiałabym się... No czekajcie, cofnę się może w jedno miejsce, które akurat... Czekajcie, nie mogłam jeszcze rozwalać wszystkiego. No i pokażę wam. Fast travel do, no, tego miejsca tu, bo chciałam też tam iść w tamtą stronę. Tu już doszłam do, jak widzicie, kawałek tu, no nie, tu. Tam już jest, ej, jak wejdziecie tam właśnie na ten rejon tu, to tam już jest minus 3 stopnie, więc coś ciepłego trzeba mieć ubranego. Bo tak jak mówiłam, tam jest klimat zimny. O, tu jest taka rurka, o to mogę rozwalić i z tego jest stal. Z tego będzie stal. O. Też stal można wydobywać z przetapiania żelaza z tam... Żelaza plus tego... Nie jestem tu... Nie, dobra, jestem tylko... Aha, tu mnie jeszcze nie było. Ja to muszę więcej. 50... Akurat to ma 50. Więc te rurki... Zaraz wam pokażę. Tu w jednym miejscu, żem bawiła się wcześniej. Tutaj? Czy to jest tu, czy to jest... Czy inne... Zaczekajcie. No gdzieś tu to... A tu, o tu, tu, tu. Sorry, tu. W tym miejscu są te rurki takie. Tu jest z tego trochę tych czerwonych rurek, więc tak się zastanawiam. A jeszcze się cofnę, wiecie, bo tu jest też powinien być ten, jak to się ładnie nazywa? O, przystanek. Przystanku też. Jest. Widzicie, też jest stal. No stal, no to się stal nazywa po polskiemu. Znaczy jeszcze takich budek nie, to jest 70, no to ho, ho, ho. Więc z takich tych przystanków z tych rur takich, zaraz wam pokażę tych czerwonych, co mówiłam wam. Mogę już wywalić. Nie. Tu 70. O, z tych takich, o tych czerwonych, no to mówiłam wam, akurat pokazywałam przed chwilą. Z tego też jest stal. Teraz jest ten iron. No i z takich tych też jest. Kazików, powiedzmy ładnie, no i ten, elektronika. Ja sobie pozwolę, rozwalę sobie, zaraz sobie coś polepszamy, pogotujemy, bo mi to wisi 100 lat, tych, te wszystkie, wiecie, nie wiem, receptury na jedzenie, bread, hamburgery, ja ile tam radę zrobić, bo zdałoby mi się ten, pszenicę powiem, pszenicę też posadzić. Ej, no progres jest, dalej! Zostaw ten przycisk! To coś było tu? Aha, to jest skrzynka. Ale ja nie wiem jak ten, jak to otworzyć, kiedy to otworzyć. Może faktycznie sprawdzę sobie następnym razem, ewentualnie. Dobra, siądziemy sobie... I zrobimy... To upgrade czy... Cook może najpierw? Mam raz, dwa, trzy, cztery rzeczy do... Oho, nie zrobię. Strawberry sponge cake. Potrzebuję 6 tych, a ja mam 11. Zdałabym się zasadzić. Nie, byle gdzie chyba się nie da zasadzić. Więc te rzeczy związane właśnie z tym, to sobie zostawię. Ugotuję sobie na przykład coś takiego jak... Fish and chip. Dużo mam ryb.
myślałam, że da się ten. Że da się dodać po prostu. Dobra, ile 5 ziemniaków? Brytki z rybą, no po prostu. Jadam ryb. Fishing speed, o Jezu. I tak szybko w miarę mi to teraz, wiecie. I automatycznie robi mi, gotuje, znaczy łowi te ryby. Czemu? No 7 ryb i 5 tych, no to... Jak nie, jak tak? Ty... Przecież to ziemniaki jest, to dobrze da... Jezus Maria... Czemu mi nie chce? Czemu mi to? 6 jajek? Chyba, że musi to być w takiej kolejności jak na zdjęciu. Jezu, to będzie dziwne. I 4 mięska. No i co? Wow, super, dzięki, Cook. And eat. Efektywne przeszukiwania będą. No. Really, naprawdę? No dobrze, niech ci będzie. Masz 7... Ej, głupota. Głupota, no nie? Szybciej będziemy łowić. No i zostaną nam te rzeczy, te takie... No, na razie tego nie zrobię. Tych przepisów. No bo ej, no kurczę, musiałabym tej pszenicy mieć. Powiedzmy pszenicy. To mogę w ogóle upgrade'ować. No plecak. Tylko właśnie nie wiem co, czy, a może nie wiem tego? 8, no dobra. 12, Boże, 53, a ja ile mam ten? Ja już raczej, ja wiem, że nie mogę, ale... 50... Nie? Nie, plecak, ej, pa. Maczeta na 50, ale tego mamy. Kuszące propozycje. Lumber. Uuu, to co? Aha, pewnie potrzebuje drzewo. Bo to bardziej chyba z drzewa będzie. Czy to? Nie, no nie opłaca się. 56 mamy. No i to mi stali zabraknie. No, okej, zawsze coś zrobione, wiecie. Pałkę, żebym ulepszyła, czy nie? Tak, teraz będę się zastanawiać, czekajcie. Nie. Pałki się już nie da ulepszyć. Nie. Nie, bo muszę teraz patrzeć, co jest ten, co ma więcej. No, tu mam 47, przepraszam. 54. 54 i 56. Mogę drzewo... tak, chciałabyś. Cooking pad. Mogę? A, tak. No i z tego powinno być lumber. Jak sobie pomarzysz, to będziesz mieć. Nie, naprawdę nie! Może z jakichś takich większych drzew. Takich? Aha, bo ty uważaj, bo ty... Nie, pewnie dojdę z czego jest ten. Chyba, że trzeba przerobić, bo jeśli chodzi o stal... No bo chyba za dużo tej stali nie ma akurat. To ponoć można z tego, ze sztabek... A nie to... Ze sztabek tego żelaza przetopić to na właśnie stal. Dlatego ej, tak namiętnie, miłosiernie wszystko rozwala. Bo ej, wszystko jest potrzebne. Dobra, co miałam zrobić? Aha, ja tu w ogóle nie wyszłam jeszcze, co?
No, fajnie grasz. Kurde, tyle odcinków mnie tam jeszcze nie było. Ej, nie, nie uciekaj, nie, 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 panie, tam jest dużo... stali. Znaczy żelaza. No, fuel cell. A ja nawet wiem, gdzie jest fuel cell. Jeden. Aha, może musiałam mieć zadanie, żeby, wiecie, ten... żeby się dowiedzieć, po co mi to tamto jest. Też tak może być. No bo tu było. Nie tu. Tu było, o. Fuel cell. Nie, nie ma ucieczki. Nie wiem, czy nie pójdę zaraz, wiecie, miałam wam... Znaczy miałam wam. Miałam wam, tylko wiedziałam, że pójdziemy tam w stronę, wiecie... 70 lat. Pójdziemy tam do tych jaskiń całych. Zobaczyć, co tam jest. Aha, cztery aż... no to jedno wiem, gdzie jest. Stal kusi. I sobie poradzę. No, pozwalam trochę, zaraz będziemy mieć kolejny poziom. 28 już. Szybko czy nie szybko? Nie wiem właśnie. Zastanawiam się, czy szybko? Jak myślicie, szybko czy nie szybko? Nie mówię, ja też sobie biegam i wszystko rozwalam sama, no bo... to nie miało sensu trochę. Jest to 8. Ja tego jeszcze nie mogę. Dobra, i co ja mogę dodać w co? Czeczy. A to jest tylko właśnie z tego. Nie, najbardziej to. To mnie interesuje, czyli chowanie wszystkiego. Dobra, tak jak mówiłam, idziemy sobie w stronę tych jaskiń całych. Jeszcze popatrzę, co tu jest, ale w stronę jaskiń tu musimy iść. Locked. To jest zamknięte, ale dobra. Otóż to? Zdziwiłabym się. No i dobra, i co mi tu? No tak jak mówię, to jedno wiem, gdzie jest. Nigdzie. No to widziałam. Chyba na terenie mroźnej tundry. No to jedno wiem, gdzie jest. Dzięki za info. Transmitters. Ale nie mam tych. Mana. Aha, to jest stop. A ciekawe, czy faktycznie potem da się to wyłączyć, bo jak włączę, to potem mi się zombiaki nie będą... Doświadczenie nie będzie mi się respić. A to 0,80... Nie wiem, nie wiem. Idziemy zobaczyć, tak jak mówię, w stronę. Wiemy, że nie tędy. W stronę jaskiń, tam na dół, bo tam potrzebowaliśmy liny i haku. Dawno już to mam. To tak jak widzicie, ja się No rozbijam się na drobne. Znaki już też mogę rozwalić. Może nie wędką. Nie? Wydawało mi się, że... to chyba był jakiś... No i wtedy będą te kuleczki dropić z zombiaków i one nie będą wstawać. Jeszcze tamto też. Muszę sobie połowić, bo wiecie, jak siądę do łowienia ryb teraz, mam w ogóle... Nie. Jak mam przynętę i mam tą moją wędkę na ryby, jak siądę sobie, to chyba najwięcej widziałam 1000 coś tego, doświadczenia za jedną rybę, ale to już przy końcu. Jak już ma się kończyć źródełko ryb, to wtedy jest mało. Znaczy, wtedy jest dużo, ale już więcej nie dostaniemy stamtąd. Ale takie 1400, nawet 1600 chyba. Miałam nagrać, jak łowię, ale to...
Tak, potem nie dziwo, to Eliska nagrywa jeden odcinek z Dismantel, potem sobie gra 2 godziny. Bo czemu by i nie? Prawie cały dzień dzisiaj gram, prawie. Prawie. Co to jest, kurczę, takiego łakomego, że ja... Że kurczę... Potrzeba chyba eksperta, czy tego już najwyższego. A zwykłe... Czary ma... A i tak nie mogę. Zablokowano drugi... Ciekawe, kiedy ściany będę mogła robić... Rozwalać takie... no takie... Bo, no, nie betonowe. O, ceklane. Nie wiem, czy to trzeba ten lepszy. O Jezu. Ruszet. Mam wszystko, ale na razie... Nie. Cebuli to ja mam, panie. No więc... Dobrze mi się gra. Zdania nie zmieniłam, chyba nie... Nie zmienię. Dobra, gdzie jest ta strona? Tu, dobrze. O rybki, o właśnie, miałam mówić, mówiłam o rybkach. Miałam mówić, mówiłam. Mówiłam o rybkach, więc wam pokażę tutaj przykład. Jest mam tą... Nie, nawet nie ulepszona ten jest. To nie jest ulepszone. To. Ale wam pokażę, ile ryb... Za rybkę dostaję na koniec. Takie te ostatki. I automatycznie, ja nie muszę nic naciskać. Ja się mogę herbatę napić. 600 za podstawową. Nie dość, że szybko mi to już robi, to jeszcze... O, widzicie? 1050. 1100. 1170. Ale to akurat nie jest to miejsce, bo w tamtym innym było właśnie, że ej, sporo tego było. No, ale zawsze coś, kurczę, wiecie. A wy widzicie, ile tego poszło? Parę tysięcy? Na pewno. Teraz jeszcze sobie to powiecie, to koło, no... No, raz mi się zdarzyło, ale to rozwalałam prawie wszystko, to 1000 miałam doświadczenia. Zachowanie przedmiotów. Dobra, idziemy do... No, pod ziemi, no. Ciekawi mnie, co tam będzie. Nie wiem, jak was. To jest, tak jak mówię, chyba dodatek pierwszy. Zimno. Nie wiem, czy będzie zimno. Jak będzie zimno, to będziemy uciekać. Oj, tam są grobowce i te wszystkie, to jest grobowca dodatku. To wszystko jeden kamień. Wróciłam się na początek lokacji, tam gdzie zaczynaliśmy. No to tam też, ej, tam było dużo kamieni. Takich pojedynczych kamieni mam na myśli, takich, że... To mam ulepszenie wszystkiego miałam. Tak, liczyłam, że będą tu kamienie. I tak mówię, to jest chyba właśnie dodatek. Jeszcze może popatrzymy na mapę, jak ta mapa wygląda. Jest coś większego? Nie, nie wygląda to. A może coś wyciągnął? O, skóra też się jedne zwierzaki. Nie będę was mówić. Skrzynkę też mogę? Ale czy coś ciekawego z tej skrzynki, to ja nie wiem. A co tam było? Tam, że już coś... To jest taki jeden wielki ten tłum, taki grobowiec. Nie. No, kuszą te kamienie, bo trzeba je pozbierać. Bo jeszcze będą potrzebne. Tu mogę?
Pewnie jakiś na środku będzie taki typowo. Nie! Prawnie ich słuchaj. Chodź tu. Aha, no to muszę zeskoczyć, pa. Powinnam też te grobowce zacząć dotykać. Czy tak. Nie wiem, jeden może zrobiliśmy. Widzę, że ktoś na tym robi. No tak, no można albo z serca, albo po prostu rozwalić. Chyba najłatwiej jest rozwalić. Co mnie czeka w grobowcu? Jacy przeciwnicy? Widzę, to jest typowe wejście już do grobowca jakiegoś. O właśnie, może przejdziemy na drugą stronę, tamten jest most. Oj, wydaje mi się, że tak. Dobra. Schodzimy jeszcze niżej. Prawnik, choć przygoda czeka. Jakie kościotrupy jest jed... Tak, kościo... Somewhere here. Gdzieś tu jest... Wychodzi z tego miejsca. Ej, kusi mnie. Ja się będę tu grał, tak właśnie nie wiem. To jest co? Nie interesuj się nic. No poszłam do podziemi i nie pozbierałam kamieni, no. Ile ja jeszcze ten nagram dzisiaj tego dysmantel, bo tak jak mówię. Trochę mi to już. No, no. Prawie większości czasu teraz zajmuje mi to, znaczy nie, to nie, że źle, ale niedobrze. Nie są kuleczki. Halo? Halo? Sfinksy, faraony, proszę mnie nie gryźć. Ja tylko kamienie przyszłam pozbierać. Nic poza tym. Skrzynka by mi się przydała. Dobra, ej, może... Właśnie, skrzynka. Ryż! No i nie mam mi... Ja mogę się co... Tu jeszcze skrzynka jest. Ej, no i człowieku, zbieraj... wszystko, bo potrzebujesz potem wszystko. Nie, raczej powinno się dać wrócić, nie? Ej, hop, hop, do powrotem. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy ja bym miała siłę wracać z powrotem. Pewnie nie. Ale da się cofnąć. No. Luz. Katakumby mam sprawdzić. Ale to... Ano, dalibyście skrzy... Okej. Okay. Ale jak widzicie, da się cofnąć. To dobrze. No i tu niedaleko jest skrzynka. O Jezu. Da się spaść przez przypadek? Umiejętnościami? Raczej tak. A miałem sobie ten zmienić. Ten... Aha, nie, mam zmieniony. Boże. Nie, myślałam, że nie mam zmieniony. Świeci... Dełka. Ja powinnam tą maczetę, tak się zastanawiam, czy ja powinnam tą maczetę ulepszyć? Pewnie tak, bo widzę z tego, co do tej pory, to działa na takiej zasadzie, że mamy, nie wiem, nie mamy jakiegoś surowca. Jak ulepszymy jakąś starszą broń, to powiedzmy zbiera więcej i wtedy zbiera się na nową, na upgrade'y nowej broni. Tak to chyba działa tutaj. Dobra, co mieć? A co mogę rozwalić? Mogę. A co z tego jest? Pewnie drewno. Kamienie, no patrzcie. No. Podwójnie. Kuszące. Ceramika ze spanków.
No słychać, że to ceramika jest. Aha, też będzie zaraz wracać się spoko. Nie. Nie ma na. Komuś kapie chyba. Ta nasza podróż będzie mocna. Kości. Aha, ja już czuję, że zaraz będę się wracać z powrotem. Nie chcę stanąć na. Dobra, nie, idź dalej. O, mana shard. Kaninka. Ja sobie tu wrócę po O, dziękuję, no! Ceramiska zrobiła? Wszyscy wiedzą, co zrobi. Posprzątam wszystko dookoła. Kurde, jakbym wiedziała, to bym tu od razu poleciała, a nie się, wiecie, cofała. No tak, człowiek musi się czasem sam nauczyć czegoś. No widzę, że w lewo jest jakieś wyjście. Czerną stal potrzebuje do Gorka. Coś ostatnio ciekawego w świecie gier, ja chyba tak średnio, nic mi nie do głowy nie przychodzi. Póki co, znaczy tak jak mówię, ja mam dzisiaj piątek. Ten poprzedni piątek. Dobra, idziemy sobie może w tą stronę. To się nie zawali zaraz. To. A kolejny ten? Tabliczka ta? Tak. Learn the tale at the catacombs if you choose to travel to the underworld. A realm on the edge of existence, hidden from the radiant sun, where the magic of mana rules, where life and death are equals. Nie, zaraz mnie wywalą! Znaczy, no to jest tak jak mówię, może jakieś takie przejście do tego dodatku, Underworld. Ponoć z kijem baseballowym powinno być ok. Kusi mnie ten drugi dodatek, ten Doomsday. Myślę, że dostanę. Po tyłku. To tak. A to co? A teraz będzie. Ej, gorąco ci go. To właśnie czysto. To tak. Średnio gorąco. Jak duże to jest miejsce? To też jest pytanie. Co to tam? Prawo cię. Gryź. Z ziemniaka! Dzięki, nie zgłodnieję tutaj w tych katakumbach. Raczej nie sądziłabym, żeby to się dało. Ziemniaki! Pyry! Proszę więc, pyry! Lubię ziemniaki. Kurde, tyle smacznych rzeczy z ziemniaków można zrobić. Pamiętam kiedyś nie jadłam jakoś tak zwykłe ziemniaki, dobre jest przecież co. Jak ktoś mnie nauczył jeść ten takie pire, że masło trochę daje się do ziemniaków. Oj. Jejku, jakie to pyszne. Znaczy nie jem zawsze, bo to jednak wiecie, tłuszcz. Masło, tłuszcz. Ale mi smakuje za każdym razem. A kolejna tabliczka. Czy całe, wszystkie tabliczki są w tym podziemiach? Bo to tak wygląda. Kolejna jest w tym. Aha, widzę, że tam też sobie pod tym otwierają te. Tam jest przejście dalej.
Heed the words of warning at the catacombs if you choose to travel to the underworld. A perilous realm corrupted and defiled by the greediness of mortals. The wellspring of mana, now unbound, untethered. Skóra, ej, to mi się podoba. Jak w ogóle questy, czy to faktycznie są... obeliski? Nie. Aha, to są tablety. Te na zewnątrz, nie te w środku. Kurde, ale tam też coś było. W tamtą stronę. Muszę wszystko... Ej, przyszłam po kabel. Gdzieś będę się budować. Chałupę, chałupę postawię. Poprawnika ma chałupa. Nie wiem, czym skleję te kamienie. Jest tu cement? Nie mam pojęcia. A korzenie mogę też obciąć? A, to są... Czemu nie ma ogniska? No, no żeby, wiecie, upgrade'ować. Może tą maczetę bym zrobiła. Jedynie jest skrzyneczka. Bardzo daleko temu. Może nie aż tak jakoś bardzo. No jak duża jest ta lokacja? Czekajcie. No rzekomo tyle, ale ja w to nie wierzę, bo wydaje mi się, że będzie więcej. Czekajcie, przejdę się jeszcze w tą stronę, bo tu nas... Że to jest tylko taki właśnie kawałeczek, tak jak widzicie, tam już dalej nie ma nic. Bardzo mnie ciekawi, gdzie wyjdziemy. Nie? To też pewnie ciekawi, gdzie wyjdziemy, jak już zwiedzimy całą tą katakumbę. No bo to się katakumby nazywa. Jak pisze katakumby. Dlatego, ej, chcę porozwalać wszystko, bo potem, wiecie, ja się skupię na górze. No mam na myśli... Na powierzchni tam, co... Sporo mi tam rzeczy zostało. Co tam jest? No i dobra, tu mamy wszystko. W razie. Wiecie, za to też jest doświadczenie, no kurczę, patrzcie, 119 za jeden dzbanek. Więc no kurczę, ej, kusi. A potem nie dziwota, że ja mam 28 poziom, jak ja wszystko rozwalam. Chyba o to w tym też chodzi. Potem nie wiadomo, co będzie potrzebne, wiecie. Zbieram właśnie kamieni, a potem wyjdzie, że zabraknie mi i dosłownie dwóch kamieni do czegoś. To by była głupota. No będę zastanawiać się, ej, gdzie były kamienie? Znaczy, no wiem, no w katakumbach, ale... Ale jak tak na szybko potrzebujecie czegoś, to... tym się zastanawiacie. A może tu pójdę? A może tam pójdę? Aha, tu nie było. No, więc Doomsday, a ten dodatek drugi zrobimy sobie na końcu, wydaje mi się. Tak będzie najlepiej. Znaczy, ja się sobie pewnie poczytam. Czy faktycznie? Ale chyba faktycznie, tak. Pany. Tu coś jeszcze mamy, skrzyneczki. No ej, no więcej skrzyneczek, no. Pomidory. Jejku, mam dużo pomidorów. No tego dużo posadziłem. Dziwne, że się ten
zrobimy, pomimo że to nie w szklarni. To tak na wolnym wybiegu ja. Słyszeliście o czymś takim? Pomidory na wolnym wybiegu. Nie w szklarni. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry. Pewnie zaraz wyjdziemy. A nie, bo jeszcze kamienie zostały. Chyba, że to będzie taka zamknięta lokacja. Tu dalej się nie pójdzie i nie wyjdzie się nigdzie. Chociaż tak jak mówię, chciałabym trafić tam na drugą stronę tej wyspy. Tam jest most do naprawienia, a jego się tylko z jednej strony da opuścić. Czy tam coś będzie? Czy jeszcze będzie jakaś inna droga do czegoś? Czy tak może być? Co jest? Zerknę na mapę. No tu mamy coś... No tu może być, no to... Ej, drugą stronę. Tu powinna być mała lokacja. Coś... Coś będę biegać do skrzynki. Wolałabym nie, ale no. Czy zabrzmiało, jakbym miała iść do łazienki. Ej, bo mi się chce siku, to muszę iść do skrzynki. Idę do łazienki, poczekajcie, wrócę. Ja się... Już nie wezmę więcej. Ura! Prawnik, idziemy do łazienki. No, więc póki co dobrze się czuję. Właśnie mi się wydawało też tak, jak mówię, wcześniej jak ważyłam te... Chyba najmniej ważyłam 62 kilo. To jest taka waga, którą chciałabym wrócić ewentualnie. Nawet 60, no. Czy no, trochę żałuję, że potem pozwoliłam sobie po operacji jeść wszystko dosłownie. Ej, też bym się bała, że jeszcze bardziej schudnę. Jezus Maria, 50 kilo. Kości i skóra by ze mnie było, ale też się bałam właśnie, że no, że przesadnie schudnę, że to będzie, kurczę, wiecie, faktycznie 50 ileś. Pewnie ja tyle powinna ważyć, jeśli chodzi o do mojego wzrostu. Ale to tak... Nie, dziękuję. Faktycznie bałam się, że no to zaczęłam trochę więcej, no bo no. Dieta się skończyła, mogę jeść coś innego. No bo już ten kamień, nie mam kamieni w woreczku żółciowym, nie mam woreczka żółciowego. I kusiło mnie tak trochę. Sobie pozwalałam na trochę więcej. Chociaż teraz wiem mniej więcej, co zrobić, żeby może utrzymać. Raz na jakiś czas sobie zjeść takie coś dobrego, wiecie. Żeby ta waga utrzymała. No. Kalorie, ej tak, ja wiem, ja miałam nie patrzeć na kalorie. Teraz faktycznie patrzę na kalorie, ile co ma kalorii. I tak patrzę, ej jabłko, ile ma jabłka? Aha, dobra. Ile mają pączki te co ostatnio prawnik mi przyniósł na ten tłusty czwartek, co jest w Polsce. I tak... Między 300 a 500? Znaczy to też zależy z czym są, no nie? Czy mają lukier, czy mają alkohol, czy coś takiego. Więc no, takie... I tak wtedy, tak jak mówię, akurat jadłam tylko dwie chleba, takiego ziarnistego z serem kozim. No i potem fajka, żebym się gotowała. Takie na twardo. Jest tyle, ile mój organizm potrzebuje, bo tam patrzę... I są takie te...
upgrade tego. Są takie te od kalorii. Ile was organizm potrzebuje, żebyście utrzymali wagę swoją obecną. Go through the gate of mist at the catacombs if you choose to travel to the underworld. A realm of immeasurable power, bound with existence itself. A key to everlasting life. A way to alter the strands of fate. Tylko, że jeszcze nie mam tego, wiecie. Coś, co te kryształki, żeby rozwalić. Ultimate pa... Tak, leci... No, nie mogę, no. Stówkę, więc... Nie wiem, czy ja tu pójdę. Ewentualnie wejdę i się wrócimy, no niestety. Więc wiem, ile ja powinnam mniej więcej kalorii zjeść, żeby utrzymać wagę, a ile... Ja i tak zaniżam to tak porządnie, że... Ej, o Jezus Maria. Ile pokazuje takie 1000, koło 1000 coś powinnam, 1100 czy 1200 kalorii powinnam jeść, żeby schudnąć. Aha, jak ja powiedzmy może do 1000 lub mniej jem to kalorii dziennie, to w szczególności jakbyś nie jadła wtedy pączka, bo by ci nie kupił, no to by było właśnie, nie wiem, ile jajka mają kalorii, wiem, ile jabłko ma kalorii. 75 pisało mi na tym w internecie. Nie no, pójdziemy, zobaczymy. Pójdę tamten do tego. Tam do tych. Z ciekawości sprawdzić. Tych podziemi. A potem będę uciekać. Wyjdą ej szkielety. Będzie, nie, ej, nie, kochanie, nie jestem gotowa. Ile 100 razy. Ale popatrzymy sobie. Ile jest w ogóle minut, bo ja jak zwykle się roz... Ła, Jezus, ej, no i tak się kończy 42 minuty odcinka. Ale wejdziemy, zobaczymy. Ja chcę zobaczyć, wy pewnie też. O, i to jest właśnie, tak jak mówię, dodatek numer 1. Przynajmniej ognisko jest, pochowie rzeczy. Ja bym chętnie te... What is this? Jak to co? Piękny świat nowy! Kolejny! Oho, kasety. Nagrania kolejne, bo tam były radia. Jak duża ta mapa jest? No! No będzie co robić. Ej, kryształki bym chciała, wiecie, ale ja nie mogę właśnie, bo tu potrzeba setki. Drodzy moi, będziemy się cofać znowu. Ja sobie dokładnie właśnie poczytam ten... Właśnie tu będzie dużo tych kulek. Magicznych, bo niebieskich. Ja sobie poczytam, co muszę mieć najlepiej. Znaczy to większości porozwalam ten, ale te kryształy będą potrzebne pewnie. Ouu. Jak? Pinch strip suit. Mówiłam, że ta gra mi się podoba. They surmise that the passage needs to be open from both sides. Getting out could take months. Even years. Luckily, our people are very resourceful. The tools they have crafted have been very useful so far. Don Cook, documenting for Radio Royale. No ej, świetna ta gra jest, naprawdę! Polecam, jak ktoś jeszcze nie grał. Ja zaczęłam kiedyś bar... Ej, bardzo... Aha, powinna skończyć odcinek. Ale nie wiem, czy skończę swoje myśli, żeby nie było, że ja powiedziałam coś i nie skończyłam. Już pamiętam, że zaczęłam grać w to... na PlayStation, bo w Plusie było. Nie wiem, w którym premium, ekstra, pewnie ekstra. I tak chwilę pograłam, bo sobie pograłam i tak stwierdziłam, a może bym ten na komputerze sobie pograła. Może by mnie to bardziej zmotywowało do gry i tak dalej. No i jak widzicie, ej, no...
kolejna gra, którą... Ej, ja mam tak, że jak, nie wiem, nie gram w coś przez jakiś czas, to potem tak, ta gra jest taka, okej, dobra, pogram w nią, nie wiem, jutro, pojutrze czy coś i... A potem jak już faktycznie siadam, to mnie wsysa. W szczególności Dismantle, jak widzicie. A tak to bym, nie wiem, dla siebie chyba nie grało. Dobrze, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. No ej, będę musiała się cofnąć, bo i tak mamy sporo rzeczy do odkrycia na tej głównej mapie. Ja dopiero, nie wiem, jedną... Nie, może nie jedną czwartą, ale taką jedną, powiedzmy, nie wiem... Jedną szóstą, jedną siódmą, no widzicie, taki mały, bardzo mały kawałek dopiero mam odkryty tej mapy, więc ja muszę zacząć chodzić i odblokowywać sobie te wieże, żeby teleportować się z powrotem do danego miejsca. Te z gwiazdeczką, to są dodatki. Odznaczę sobie. Zaczniemy robić właśnie te zwykłe zadania, bo te to są dodatki. Widzę, że widzisz. O czym mam to? Okulary mam, to widzę. No i tyle. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro standardowo, wiecie, Dying Light 2. Nie wiem ile. Bardzo mnie ciekawi, ile mnie w sumie zajmie Dying Light 2. No bo już jesteśmy na tej drugiej mapie, muszę, nie wiem na którym etapie jestem obecnie, bo co dwa dni mam Dismantle, nawet nie wiem na kiedy ten odcinek jest. Czekajcie, sobota mam, poniedziałek mam, środę nagrany, wydaje mi się, tydzień później w piątek, że potrzebuję. Dobrze, no nic, dzięki. Cześć.